przekazujemy plac budowy kolejnego już w tej kadencji odcinka jednej z najważniejszych arterii komunikujących ten północny kwartał miasta, Armii Krajowej. Pozyskaliśmy na jego budowę dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. To 12 311 000 zł, co stanowi 95% kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania. Przypomnijmy, że ta inwestycja obejmuje kontynuację budowy najszerszej arterii w formule dwupasmowej w każdą stronę, ze wszystkimi sieciami, z chodnikami po obu stronach, z drogą rowerową po stronie południowej, z energooszczędnym oświetleniem oraz, co również bardzo istotne, z rondem na skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego. Szczególnie jako prezydenta cieszy mnie to, że jest to arteria, której budowę ujęliśmy w planie budowy dróg. Tym samym realizujemy kolejne z ważnych zadań będących moją obietnicą wyborczą. Bardzo chciałbym podziękować partnerom reprezentowanym przez pana dyrektora z Banku Gospodarstwa Krajowego i pana prezesa jako reprezentującego wykonawcę tej inwestycji oraz naszym urzędnikom, pracownikom Urzędu Miasta, którzy tak skutecznie już po raz kolejny przygotowali świetny wniosek, tak dobrze oceniony, że pozwalający nam na otrzymanie tej bardzo dużej dotacji z rządowego funduszu. To pan naczelnik Michał Romanowski, naczelnik Wydziału Rozwoju i zespół jego współpracowników oraz pani naczelnik Renata Tychmanowicz, naczelnik Wydziału Dróg, także z całym szerokim zespołem współpracowników. Przypomnę także, że nie jest to pierwszy odcinek ulicy Armii Krajowej, który wybudowaliśmy w tej kadencji. Już w drugim pełnym roku kadencji, w roku 20, wykonaliśmy te inwestycje, budując odcinek ulicy Armii Krajowej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Fieldorfa oraz Pileckiego. Biała się rozwija. To kolejny przykład skutecznego sięgnięcia przez nas po finansowanie zewnętrzne, w tym przypadku po wsparcie z rządowego programu. Ja się cieszę, że udało się, bo teraz jest trudno w ogóle wyłonić wykonawców takich inwestycji. Wiemy, że jaka jest sytuacja i gospodarcza wewnątrz kraju i ta międzynarodowa. I wiem, że skoro dzisiaj oddajemy plac budowy i umowa jest podpisana i w tak dobre ręce trafi ten plac budowy, to ta inwestycja szybko powstanie i szybko się przysłuży miastu. Natomiast rządowy program Polski Ład, Fundusz Polski Ład w programie inwestycji strategicznych przewiduje oczywiście jeszcze kolejne edycje i wiem, że i miasto, i jednostki wszystkie w Polsce samorządowe będą aplikowały i uzyskiwały dofinansowania i życzyć sobie, żeby jak najwięcej takich inwestycji powstawało w całym kraju dla wspólnego naszego interesu. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi i władzom miasta, że odważył się powierzyć tak skomplikowane, ale inżyniersko bardzo ciekawe zadanie, jaka jest budowa Armii Krajowej. Mam nadzieję, że to dla mojej załogi będzie, jak ją zrealizujemy, to będzie wizytówka, będą pewnie dobre referencje. Miasto i mieszkańcy Białej Podlaskiej będą na pewno zadowoleni. Także dziękuję panie prezydencie, że mieliśmy najkorzystniejszą ofertę i pan podjął z zarządem decyzję powierzyć to zadanie mnie, a zresztą jako bialczanin, jako obywatel tego miasta dołożę wszelkich starań, żeby to naprawdę była wizytówka naszej pięknej Białej Podlaskiej. Podsumowując, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę nas wszystkich na widok, który mamy za plecami. To jest widok od strony ulicy Żeromskiego w kierunku zachodnim, gdzie dziś jest to przysłowiowe ściernisko. Nie wybudujemy tu San Francisco, ale właśnie tędy przebiegać będzie ta nowoczesna arteria. Fakt, że widzimy rosnące od istniejącego już odcinka ulicy Armii Krajowej kolejne bloki, najlepiej wskazuje na to, że
ta potrzeba jest rzeczywista, że Biała Podlaska się rozwija, że chcemy w niej mieszkać, chcemy kupować w niej mieszkania. Jako ciekawostkę dla wielu dodam także, że tuż nieopodal przy ulicy Wereszki, a więc w tym odcinku pomiędzy ulicą Armii Krajowej a drogą krajową numer 2 powstaje też nowa parafia. Chyba najlepsze dowody tego, że Biała Podlaska się rozwija. Dziękuję wszystkim partnerom za to, że wspólnie przyczyniamy się do tego procesu.